Jest pikantne. Oh fuck. Co jest? Ale ostre. Siemaneczko wszystkim! Witam bardzo serdecznie. Jesteśmy dzisiaj w nowym filmie z Justyną. Po raz kolejny mamy dziwne rzeczy, które wysłane były ze Stanów. To jest drugi odcinek. Trzeci odcinek i jeszcze kilka mamy pozostałych, więc jeśli będziecie chcieli więcej, koniecznie zostawcie łapkę w górę, napiszcie, co byście chcieli, żebyśmy testowali. Nie. Czemu nie? W tym odcinku będziemy jedli słone przekąski, ponieważ mam zaplanowane, co będziemy jedli. W dzisiejszym odcinku będziemy jedli słone przekąski, które wybrałam ja i które są bardzo ciekawe i bardzo... Dokładnie. Jak chcecie zobaczyć, co robiliśmy w ostatnim odcinku też, mamy linki do wszystkich tych odcinków z tej serii w opisie, więc możecie sobie wbić i zobaczyć, co robiliśmy również wcześniej, ale pierwszy oglądacie to koniecznie do końca, bo coś na samym końcu czeka nas bardzo smacznego. Co? Ja mam niespodziankę teraz. Dawaj, lecimy, pierwsza rzecz. Pierwsza rzecz. Nice. Shrimp. Dobra, 3, 2, 1. Ja otworzę. Dobra, kto to stworzy? Dobra, jest. Wyglądają identycznie jak na opakowaniu w mordeczki moje. O! A smakują jak jedzenie do kota. Pachną jak jedzenie do kota w sumie. Takie przekąski dla kota, ale ze smaku są całkiem dobre. Nie smakują, myślę, że będą lepsze. Ej, jak ten zapach poszedł. Nie, jadłam lepsze. Dobre jest, ale trochę twarde. Jadłam lepsze. Ja daję jedną i pół gwiazdki na serio? Dobre są, naprawdę dobre są. Ja daję 3. Bo ogólnie nie lubię takich chipsów, takich, że mają taki ten. O nie, co to jest? O nie, znowu tego. Fish crackers. Sweet chili fish crackers. Z ryby. Okej. Okay. Wyglądają też tak samo jak na opakowaniu. Zajebiście pachną. Nie tak rybkowato, chociaż trochę jak pokarma dla ryb. Ale twarde są. Nie mam smaku, czuję tylko chili. Ja też teraz czuję chili. Ale twarde są te chipsy. Czuję rybę. Tak? Ja daję dwie, bo nie było aż tak złe jak tamte, ale dalej były. A ja daję tamtym ile? 3. No to te 2, mam takie sobie. What the hell? Co to? Cinders of Hanover, my friends. Jalapeno pretzel. Yes! To może być tak dobre. Oh my god. Czemu ty otwierasz to? Zawsze na dole jest łatwiej otwierać. To jest pakowanie. O, to będzie. O, tak dobre. Siła, uspokój się. Nie? O chłopie, o chłopie! Mi smakuje. Ja daję 3 gwiazdki. Ja daję 1, bo się zawiodłem. Kiedyś miałem takie opakowania preclów. Czekaj, szybko, no mi powiedz, kurde. Tu znowu dostaniesz. Żartuję oczywiście. Ja kiedyś miałem takie precelki, były opakowanie właśnie podobny kolor. Kruszyłem je i potem wlewałem do buzi, dlatego tak zareagowałem. Były tak dobre. A to... To nie było tak jak myślałem, no trochę pali. Ale jest dobre, mi smakują. Nie smakuje mi. Jak ktoś się pyta, nie? Ciebie, no. Jak się czujesz, nie? No. To czasami mówisz jako tako, nie? Nie, nigdy tak nie powiedziałem szczerze. To czas na taco chips. Aaa. Z ośmiornicy. I są w ośmiornicy, jej, nie widziałam tego wcześniej. Tako pokazać? Tako? Co zrobić? Otwórz. Wszystkie takie z taką samą. Ja wyglądają tak samo jak na pakowaniu. Patrz, może nawet przyłożyć. Ale wszystkie mają taką samą konstrukcję, nie? Tak, wyglądają, no, wyglądają jak takie małe plemniczki. I już lepiej, bo są większe. Mają są dobre. Słone, słone. Słodkie chyba. Super. Nie smakują. O! Zero tłuszczu. No! Ja daję 2 gwiazdki. Czekaj, trochę tak posmakowałem rybę, tak niedobrze było. Ja daję 2 gwiazdki. Mi smakuje, ja daję 3 gwiazdki. Okej. Okay. Snacks, baked snacks. Buffalo blue cheese. Dobra, otwieram. Oh my god. To jest, wiesz skąd wydzielają serek od tego byka? Wiesz skąd przychodzi serek z byka? No to się domyśl. O nie. Czy? Na samym końcu. No ten serek, nie? Taki... Trochę.
dwa. Elo. Jeden. Dawaj następne. O! Co to jest? Greenpeace. Greenpeace. Ej, jak będziesz dokuczał zwierzętom, to zadzwonię na Greenpeace. Właśnie, chciałem też coś powiedzieć. A co jedzą ludzie, którzy opiekują się lasami i tak dalej? I oczywiście nie wyglądają tak samo jak na opakowaniu. To są groszki zwykłe. No, groszek. O kur... Dobre. Ale dziwne, one są chłodne. Ej, zajebiste. Ale dziwne. Nie, wyglądają okropnie na opakowaniu, wyglądają jak jakieś słodkie te. Ej, pierwszy raz. Ale w środku są zajebiste. Pierwszy raz wyczułem groszek w takiej formie, nie? On jest, no, to jest smażony. I solony. Jest zajebiste, smakuje jak orzeszki. No, w sumie tak jak orzeszki. Ja daję 3, bo mi smakuje. Jest pewnie fit. Ile dajesz gwiazdek? No? 4. Powiem sobie, przekąsił kilka, ale jakoś tak przestatnie, to nie jest zajebiste. Banana chips. Uuu, banana chips. Jadłeś kiedyś? Banana chips. Nie, nie jadłem. To są serio kawałki bananów tak suszone. No, a nie to nie są chipsy, to są banany. Czyli serio chipsy z bananów. To są bardzo dobre, ale nie wiem. Ale cieniutkie. Uuu, ale cieniutkie i świecące. Dobre? Ja bardzo lubię, daję 5/5. Są skaramelizowane. Zajebiste. Nie są, się świecą, bo nie są super zdrowe, bo cukier mają. Ale za to mega, mega dobre. Ja bardzo lubię. Ja już powiedziałam, ile daję. Ja mam 4. 4. Spokojnie. Sweet potato! O! Ale słodkie opakowanie. Czemu jest przez... O, to też ma 0 tłuszczów. Tych niedobrych. Czuję, że będę żygać po tym wszystkim. Czy nie dobrze. Co to jest? A one mają takie. Aha, mają. Jakieś mrówki mają, kurde, na sobie. Nie widać, ale takie małe. Nice! No dobre. A wiesz, jak one smakują? Zastanów się chwilę. No. Jak sos do sushi. Nie, ale w dobrym kierunku idziesz. Azjatyckim. Jak prawn makaron. Crackers. No. To było prawn crackers. Jak zamawiacie chińskie i dostajecie sobie takie ryżowe... Znaczy to jest taki tłuszcz wrzucony do oleju. I robi się takie... Smakuje jak ramen. Jak nie grałem jak uda. Ja daję... Ogólnie bardzo fajne. Ja daję 4,5. Mam 4. Krab. Nazwę odcinek rakowe chipsy. No, nie czuję smaku. Nie czuję smaku w nich. O, ja takie... Czuję tego kraba, nie smakuje. Ja daję jedną gwiazdkę. Też, dwa, nie wiem, dwa. Może bym zjadł, ale nie wiem, nie wiem, zjadł. To ma sens. Jezu, ile tych krąg... Teraz masz krąg cracker. No tak, ok. No to teraz zobaczymy. I patrz, już są podobne jak tamte. Oh, she! Oh, she! O, słysz, otwieraj. Szybko. Oj. There you go. Nie. Nie smakuje mi smak. Ja daję jedną gwiazdkę. Ja też. Nie smakuje mi, nie jadłbym. Jakby były na stole, na jakiejś imprezce, zjadłbym jedno i powiedział, dobra, elo. To ma w środku cały dip. Żartujesz. Nie. Żartujesz. Nie. Też nie wiedziałam, ale ma naprawdę. Czyli jeden taki, o kurde, to może być zajebiste. Dobra, wyglądają jak te dla psów. No. Zajebiste. Mi nie smakuje, smakuje jak nachosy. No, z sosem. Właśnie bez sosu. Ja takie dziwne, mi nie smakuje. Nie smakuje, ja daję 5 gwiazdek. Ja daję jedną gwiazdkę. Nie smakuje mi to. Nie smakuje mi w ogóle, jak jest dziwne. Tu masz też to co wtedy. Aaa, this could be good. Otwieram. No to może być lepszy smak. Mmm. Nice. Dziwne. Musztardowe. No. Miodowo-musztardowe. Spoko, ale... Ale więcej niż jeden mały kawałek bym nie zjadł na raz. Zdecydowanie są ok. Intensywny smak strasznie. Nie wiem. Nie podoba mi się. Dwa. No.
coś takiego, chyba. Nie mam pojęcia, co to jest. Chilla green beans. No to są te green peasy, tylko teraz tym razem z chili. Smakuje jak guma do rzucia. Smakuje jak limonkowa guma do rzucia. Oh my god, no faktycznie lime green peas. Czyli chili i limonka. Bardzo dziwne połączenie. Smakuje jak guma do rzucia. Jeden daje. No, to już daje jedno. Ej, ostatnio mieliśmy cheddar, a teraz jest buffalo wings. Nie, ostre jeszcze na koniec. Ja ze mną całe te chipsy. Te? Te poprzednie. Były zajebiste. Ale poprzednie, ale z tego samego filmu? Tylko były z cheddarem. Pouważaj, bo one były pikantne dla ciebie. Ostre? Nie, ale bardzo dobre. Gdzie jest jakiś mały? Jest pikantne. O, fuck. Co jest? Ale ostre. Nie. Masakra. No jak jest ostre rzeczy, to dla ciebie to nie jest. Może wziąłem, nie wiem. Jakoś. Ostatnia rzecz. Jeszcze? Lavar for gimper, gimba. To nie można tak jeść. Nie? Nie, co ty kupiłaś? No było tam te chipsy. Lavar for gimba. Co to jest? No, to jest chyba seaweed, to co z czym się zawija rolki sushi, żą. Było w snacku. To się zawija rolki sushi. Nie można tego jeść od tego. No dobra. O, najgorzej! Ugarniesz mi. Jadłem takie rzeczy, fuj. To by było na tyle. A miałeś niespodziankę. No. No. Ta-da. To przecież to było w domu. No i co to jest za niespodzianka? Nice. Ta-da. Co to jest? Świerszcze w kary. Ale będziemy jeść w następnym odcinku. Założymy się w następnym odcinku. Ej, to zróbmy, kto zje więcej chipsów pikantnych, ten będzie... Nie będę jeść już chipsów pikantnych. Założymy się o coś, w następnym odcinku będą właśnie te, za jakiś czas na kanale, więc wbijajcie i zobaczycie, jak właśnie jemy te biedne stworzenka, które poświęciły swoje życie. Grillowane. Eat it. Więc dzięki za oglądanie, jeśli chcecie, zostawcie łapkę w górę, więcej takich materiałów się pojawi. Subskrybujcie, klikajcie dzwonek i widzimy się w następnym odcinku. Już za tydzień w poniedziałek.